Znajdź współczynnik kierunkowy prostej, prostopadłej do prostej, zadanej równaniem 3x plus 2y równa się 6. Aby rozwiązać to zadanie, musimy sobie najpierw przypomnieć, jaki jest związek między współczynnikami kierunkowymi prostych, prostopadłych. Więc narysujmy może układ współrzędnych. W nim jakąś prostą. Powiedzmy, że jej współczynnik kierunkowy jest a. Tak, czyli mamy równanie prostej w postaci kierunkowej y równe ax plus b i to a to jest jej współczynnik kierunkowy. Teraz prosta prostopadła do tej prostej, czyli mamy jakąś taką prostą prostopadłą, prawda? To jej współczynnik kierunkowy jest równy minus 1 przez a. No więc w tym filmie nie będziemy uzasadniać tego, to jest tylko przypomnienie, więc proste, prostopadłe współczynniki kierunkowe związane są taką relacją, że jeżeli współczynnik kierunkowy prostej jest a, to jej współczynnik, to współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej jest minus 1 przez a. Widać, że to jest dobrze dla wszystkich a różnych od 0. Dla każdego a różnego od 0. No, dla a równego 0, to jeszcze może krótkie przypomnienie, co się dzieje dla a równego 0. Współczynnik kierunkowy, jeżeli współczynnik kierunkowy prostej jest równy 0, to znaczy, że prosta jest równoległa do osi x, a tutaj jest współczynnik kierunkowy 0. No i wtedy prosta prostopadła do niej, to jest prosta pionowa, każda prosta pionowa jest prostopadła, no i ta prosta nie da się zapisać w postaci kierunkowej. No, równanie takiej prostej, powiedzmy, jeżeli ona przecina sobie tę oś o x w jakimś punkcie, na przykład k, to jej równanie jest x równe k i nie jest to równanie w postaci kierunkowej ax plus b. No i tak jak ten wzór sugeruje, dla a równego 0 otrzymujemy no, coś w rodzaju nieskończoności, prawda? Czyli prostą pionową. No dobrze, to wracając do naszego zadania, mamy równanie prostej w postaci ogólnej, to się nazywa 3x plus 2y równa się 6, no i musimy znaleźć jej współczynnik kierunkowy, prawda? Czyli musimy przekształcić ją do takiej postaci y równe ax plus b. No dobrze, to znaczy co? Musimy odjąć 3x od obu stron, tak żeby po jednej zostać tylko z y lub jego wielokrotnością, czyli w ten sposób po lewej stronie zostaje nam 2y, a po prawej, może napisz tak, minus 3x plus 6. I teraz jeszcze dzielimy przez 2. I ostatecznie mamy równanie naszej prostej w postaci kierunkowej. Tu może je napiszmy. Y równa się minus 3 drugie x plus 3. Czyli współczynnik kierunkowy to jest to, czyli a jest minus 3 drugie. Zatem prosta prostopadła ma jaki współczynnik kierunkowy? 1 przez a minus, czyli to jest tak, minus 1 podzielić przez minus 3 drugie, czyli to jest 1 podzielić przez 3 drugie, czyli odwrotność 3 drugich, czyli 2 trzecie. I to jest współczynnik kierunkowy prostej, prostopadłej do
prostej o równaniu 3x plus 2y równa się 6.